przede wszystkim na dworze jest 38 stopni, a ja jechałem 7 km, wiecie po co? Po to, znaczy wiecie pewnie po tytule. Tak, jest to selfie stick z Bluetooth. Także no, bez przedłużania otworzę niestety nożyczkami, nie będę tak jak każdy, że kosę ma. Nie, niestety, to jeszcze nie te czasy. Będziemy otwierać. Może to się uda bez nożyczek. Okej, okay, uwaga, uwaga. Dało się bez nożyczek. I teraz uwaga, co tu mamy? Jest coś takiego. To można podłączyć sobie w sumie do statywu i tutaj mieć telefon. Mamy sam pilocik. Bluetooth. On jest taki trochę chiński. Znaczy tak słychać i czuć. I mamy gwóźdź programu, czyli samego selfie sticka, także ja już tutaj będę przekręcał to sobie. Generalnie miałam już jednego selfie sticka, bez tego Bluetooth wprawdzie, ale mi się popsuł troszeczkę. Tu mamy jeszcze jakąś bateryjkę, możliwe, że ona jest do pilota. Okej, okay, ona jest do pilota. Otwieram, wkładam bateryjkę. To jest plus, plus, powinno być tak. Działa, bo jest takie światełko fajne. No dobra. Czekajcie, jest jakiś guzik jest. To jest włącznik. On off. Okej. Okay. Telefon ma 5,5 cala generalnie mój, więc... A nie, zmieścił się. A, bo to jest na sprężynki to jest, okej. Okay. Także słuchajcie, tak niedługo będę dla was nagrywał vlogi. Takim czymś. I teraz uwaga, włączamy to. Ja wam teraz pokażę. Teraz tak. Nie w sklep Play, wchodzimy sobie w aparat. I teraz uwaga, dajemy sobie na przednią kamerkę. Okej, okay, jest fajnie. Teraz ja to sobie wydłużę generalnie. Okej, okay, dobra. Mam uwaga naszego selfie sticka. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I teraz dobra, wiecie co? Chyba, żeby to zadziałało, bo to jest generalnie działa na zasadzie Bluetooth, to ja chyba takiego Bluetooth muszę sobie tutaj w tym momencie włączyć. Uwaga, teraz chwila prawdy. Czy zrobi zdjęcie? Wow! Okej, słuchajcie, teraz pytanie, czy to coś zrobi nam cięcie? Bo tutaj są dwa przyciski, nie wiem czy to widać. Tutaj są dwa przyciski, do czego służy ten drugi? Nie wiem, do czego służy. Aha, mogę sobie podgłaśniać.